Rozmowa na temat Martyny Lewandowskiej-Oliwa. Witam Państwa. Gustaw Marek Brzezin od 1998 roku był wójtem gminy Ostróda. Od 9 lipca będzie pełnił funkcję wicemarszałka województwa. Przed objęciem nowej posady przyszedł czas na podsumowanie działań w gminie w ostatnich latach. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Od 9 lipca będzie Pan pełnił nową funkcję. O tym stanowisku mówiło się już od dawna. To prawda. Praktycznie rzecz biorąc, nawet kilka lat wstecz, w poprzedniej kadencji były rozpatrywane możliwości przejścia do urzędu marszałkowskiego, kiedy to minister Żuchowski obejmował posadę w Ministerstwie Kultury. Natomiast w sytuacji ówczesnej, kiedy przygotowania gminy do dużych inwestycji były w połowie, mogę powiedzieć, nie zdecydowałem się na podjęcie tych kroków, natomiast w ostatnim czasie była mowa również o tych możliwościach w ubiegłym roku i na początku tego roku. Sprawa troszeczkę jakby przycichła, ale galopująco wróciła w ostatnich dniach i mamy już rzeczywistość taką, że zostałem powołany na funkcję wicemarszałka. Mhm. Za co Pan będzie odpowiedzialny w urzędzie? Praktycznie przejmę kompetencje pani marszałek, obecnie już minister w Ministerstwie Skarbu, Urszuli Pasławskiej. Jest to sprawa związana z pozyskiwaniem akcesją, dysponowaniem, nadzorowaniem funduszy z Unii Europejskiej, jak również będzie też pewien zakres związany z nadzorem nad problemem związanym z bezrobociem, głównie wokół Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Mhm. Przez wiele lat zajmował się Pan gminą Ostróda, teraz całym województwem. To duże wyzwanie? Wyzwanie jest ogromne, odpowiedzialność bardzo duża. Wprawdzie jakieś doświadczenia na pewno zostały, nie tylko z funkcji wójta, ale chociażby Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego, to jest 19 samorządów, pewna konsolidacja i praca taka organiczna musiała tutaj występować, aby cel osiągnąć. Niemniej jednak województwo to jest przecież ogromny teren, to jest region i zdaję sobie z tego sprawę, że wielu rzeczy trzeba będzie się po prostu uczyć systematycznie, ale te doświadczenia, które w pracy, 14-letniej pracy samorządowej, każdy samorządowiec nabywa, powinny zaowocować. Mhm. Jaka najbliższa przyszłość czeka gminę Ostróda? W gminie Ostróda aktualnie do 9 lipca, bo z dniem 9 lipca przejdę już do Urzędu Marszałkowskiego, załatwiamy sprawy proceduralne. Jest i sesja Rady Gminy wyznaczona na bieżący tydzień, pewnie w następnym tygodniu będzie jeszcze sesja, gdzie złożę rezygnację z mandatu wójta, ale jest również i sesja Związku Gmin, bo też będę rezygnował z przewodniczącenia zarządu tego związku. Związek to też samorząd, więc nie można tych samych funkcji jakby pełnić w dwóch różnych samorządach. Dzisiaj złożyłem mandat przewodniczącego Rady Fundacji Atut. No i praktycznie po dopełnieniu tych formalności nastąpi wyznaczenie komisarza przez premiera na wniosek wojewody, a później statutowo na przestrzeni 3 miesięcy odbędą się wybory uzupełniające. Przejdźmy teraz konkretnie do gminy, do jej stanu. Jaka jest obecnie sytuacja finansowa gminy? Myślę, że stan finansów gminy na dzień dzisiejszy jest dobry. Oczywiście wszystkie samorządy borykają się z trudnościami finansowymi, szczególnie te, które były aktywne w ostatnim czasie. Nasz samorząd bardzo dużo aplikował środków z Unii Europejskiej. Potrzebne było zabezpieczenie środków własnych, one miały pokrycie głównie w kredytach. Gmina jest zadłużona na około 20% w stosunku do dochodów, więc ten próg graniczny jest jeszcze bardzo odległy, ale nie chodzi o to, żeby się na siłę zadłużać. No nie mamy kłopotów z płynnością finansową, ze spłacaniem zobowiązań.
realizujemy wszystkie rachunki na bieżąco, więc rozsądnie jak zawsze trzeba analitycznie postępować, bo z finansami to naprawdę trzeba ostrożnie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy można popaść w jakiś zamęt i utratę tej płynności. Znalazł już Pan czas na podsumowanie dokonań. Jakie to były lata w roli wójta? To były ciężkie, pracowite okres, ale też owocne? Okres bardzo pracowity. Zawsze podkreślam, że praca w samorządzie jest to praktycznie służba. W przypadku jednoosobowego zarządu, a tyczy się to wójta, burmistrza, prezydenta w samorządach, praktycznie tą funkcję pełni się 24 godziny na dobę. Nic nie przychodzi też z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, nawet jedna kadencja to za mało, żeby przygotowywać proces inwestycyjny z pozyskaniem środków. Także systematyka, praca, analiza, kontakt ze społeczeństwem, wsłuchiwanie się też w wszystko, co dookoła się dzieje, natomiast wyciąganie wniosków i dążenie konsekwentne do realizacji zamierzonych celów przynosi na pewno efekty. Także były to kadencje bardzo pracowite, ale z efektem myślę, że stan bieżący jest też taki, który pozwoli na odnoszenie sukcesu w tej kadencji jeszcze w następnej. Jakie by Pan podsumował takie najważniejsze inwestycje? Jakie by Pan wymienił te inwestycje? Inwestycji jest bardzo dużo, wiadomo, to jest 14 lat. Niemniej jednak takie kluczowe, znaczące sprawy związane są z infrastrukturą. W tym czasie powstały 3 sale gimnastyczne i ta w Samborowie, i w Lipowie, i w Durągu. Remonty oczywiście bieżące budynków oświatowych i użyteczności publicznej. Bardzo ważną rzeczą jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Dzięki zaangażowaniu środków unijnych praktycznie zbliżamy się do pułapu 80% skanalizowania gminy. Jak obejmowałem tą funkcję, no kanalizacja była naprawdę szczątkowa w nielicznych miejscowościach. Z wodociągowanie owszem tak, przekraczało nawet 90%, ale z kanalizacją były w zasadzie początki. Dzisiaj już jesteśmy w dużym zaangażowaniu, mamy podzielony obszar na zlewnie, powstała między innymi też nowa oczyszczalnia ścieków w Klonowie, zmodernizowana została w Samborowie, cały czas jest praca nad tą aglomeracją miejską w myśleniu o budowie tak zwanej opaski okalającej miasto, więc to jest wszystko bardzo i pracowite, i kapitałochłonne, ale z powodzeniem było realizowane. W dziedzinie dróg też mamy sukcesy. Oczywiście to jest proces, który trzeba stale uzupełniać, ale chociażby takie drogi jak Gierłów-Samborowo z dużym dofinansowaniem od wojewody. Również ta infrastruktura mocno poprawiła się i w samym Kajkowie, i w Idzbargu. To są też sprawy chodników, które w tym czasie się pokazały na terenie gminy. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest działanie wspólne, takim jak budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dzisiaj ten zakład daje miejsca pracy, daje też duże dochody do budżetu gminy, bo to są podatki, są to odpisy tak zwanego podatku opłaty marszałkowskiej, która w 40-50% trafia do budżetu gminy. To są też zakłady, które w tym czasie zafunkcjonowały. Hotel Spadok, który Ireny Eris, rozbudowa bardzo szeroko zakrojona hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Ubojnie Drobiu, chociażby ta Łukosza w Lubajnach. To są wszystko firmy, które w tym czasie znalazły dobry klimat rozwoju gospodarczego i dzisiaj funkcjonują.
A zapowiedzi tych inwestycji własnych i tych, które będą przynosiły miejsca pracy, są dalej. Dzisiaj są podpisane umowy na budowę, uzbrojenie strefy gospodarczej na poligonie. To jest ponad 9 milionów dofinansowania, to jest centrum w Samborowie, to jest stadion do piłki nożnej, boisko do piłki nożnej w Starych Jabłonkach, droga w Zwierzewie i chodnik w tej samej miejscowości, także to są te rzeczy, które już są zakontraktowane i można je realizować. A z tych ważnych takich inwestycji, które przynoszą miejsca pracy, to jest właśnie lokalizacja fabryki hamburgerów na terenie gminy w Górkach z możliwością rozwoju. No i nie mogę zapomnieć o budynku, mówię na końcu, Urząd Gminy, ponieważ no, jest to oczywiście warsztat pracy dla całego spektrum administracji, ale jest to na pewno dziejowa sprawa, bo wreszcie gmina duża ma swój budynek w centrum miasta i naprawdę wszyscy nam z zewnątrz go zazdroszczą, a myślę, że jest to na wiele, wiele pokoleń w dyspozycji społeczności gminnej. Gmina Ostróda pozyskiwała środki z Unii Europejskiej na różnego rodzaju projekty. Pan sobie wyobraża czas, że tych środków z Unii Europejskiej by po prostu nie było? No, trudno sobie wyobrazić taką sytuację. Przed nami jest jeszcze drugi okres akcesyjny, 2013-2020, ale dzisiaj o nim zbyt mało wiemy. Myślę, że będąc w Urzędzie Marszałkowskim, będę miał wpływ na przyswajanie tych środków, na negocjowanie i skalę i perspektywę ich podziału tutaj w regionie. Natomiast to, co się stało w tym okresie, jest rzeczą no, praktycznie niepowtarzalną. My jako gmina wykorzystaliśmy swoją szansę. Tak naprawdę był czas, gdzie było zaangażowane 1,5, może nawet więcej, miliona środków na dokumentację. To były te projekty wykonywane na półkę. Ale później, kiedy były ogłoszone konkursy, byliśmy w czołówce, byliśmy przygotowani, pozyskaliśmy ogromne pieniądze, więc ta szansa została wykorzystana. Ciągle jeszcze jesteśmy w realizacji przyswojonych środków unijnych i mamy podpisane umowy na realizację nowych projektów. Oświata to jest jedna z głównych zadań gminy. To ciężkie wyzwanie dla samorządu? To jest podstawowe, bardzo ciężkie wyzwanie dla samorządu gminnego. To jest najważniejsze zadanie gminy i bardzo kosztowne. Jak mówimy o inwestycjach, no szczególnie te zewnętrzne, one są widoczne i jak podajemy skalę tych milionów, które są zaangażowane, no to jest to bardzo mocno namacalne. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę, każdy przeciętnie uważa to za stan funkcjonowania bieżącego, normalnego. Mało kto się zastanawia, ile to kosztuje i jak wielkie przynosi po prostu kłopoty w zorganizowaniu tej oświaty. Przypomnę tutaj, że w tym czasie mieliśmy do czynienia z reformą oświatową, zafunkcjonowały gimnazja, zafunkcjonowały szkoły podstawowe w rozbiciu na 1,4, 1,6. Na obszarach wiejskich takiej gminy jak nasza jest to wyzwanie ogromne. Przewożenie uczniów, połowa uczniów jest przewożona do gimnazjum, połowa do szkoły podstawowej. Ta trasa dzienna to jest ponad 1300 km. To jest ogromne wyzwanie i bardzo kosztowne. Oświata na dzień dzisiejszy kosztuje nas ponad 19 milionów złotych, z czego w tej skali rocznej subwencji uzyskujemy około 11 milionów, czyli ponad 8 milionów trzeba rokrocznie dołożyć z budżetu gminy, a jakby to przetworzyć na inwestycje chociażby drogowe, to można sobie wyobrazić, że co roku można by było ponad 8 km nowej drogi wybudować na trwałe.
Także koszt ogromny, wyzwanie duże, niemniej jednak zadanie podstawowe, własne i zadanie, które no, nie zna ceny. Tutaj budujemy przyszłość naszych dzieci, budujemy ją w obrębie gminy, ale również i dla regionu, również i dla całego państwa, więc nie bez znaczenia jest stare powiedzenie, że takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. Nie można szczędzić pieniędzy na oświatę. Pan wcześniej wspomniał o budowie hal sportowych, sal gimnastycznych. Wybudowany też został Orlik w Samborowie. Jak on spełnia funkcję i czy cieszy się zainteresowaniem mieszkańców Samborowa i pobliskich miejscowości? Tak, to jest jedyny Orlik w gminie. Myślę, że lokalizacyjnie tutaj Rada Gminy jednogłośnie tą lokalizację przyjęła. Oczywiście była dyskusja, każdy chce mieć piękne boisko na swoim terenie, ale chodzi o to, żeby ono było wykorzystane jak najlepiej. I założenie jest takie, że do południa jest zespół szkół, gimnazjum, szkoła podstawowa, no, przedszkole również. Ten Orlik ma być wykorzystany szkolnie, natomiast później po godzinach w tym rejonie i Samborowa, i Tużnicy, i Reszek, i Wirwa, i Tityrowa, ale również i całej gminy mogą odbywać się zajęcia. Mamy zatrudnionych dwóch instruktorów na Orliku. Z tego, co dochodzą do mnie informacje, widać, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyjdą wakacje, pogoda by sprzyjała. Myślę, że po prostu młodzież będzie dobrze spędzała czas na sportowo, w plenerze i przyjdą talenty za tym, jeżeli na takim dobrym boisku będzie można grać czy w piłkę nożną, czy siatkową, czy koszykówkę, to później gdzieś tam w tej rywalizacji takiej bardziej dorosłej te efekty muszą być. Także to jest też przyszłość i na dzień dzisiejszy jest to oczywiście kosztowne, ale jeżeli byłyby propozycje, byłyby dofinansowania, to przynajmniej w boiskach wielofunkcyjnych należałoby taką inwestycję rozważać w innych miejscach gminy. Powstawały też w ostatnich latach świetlice wiejskie. One też mają bardzo ważną funkcję do spełnienia. Tak, to jest taka sytuacja, gdzie w niektórych samorządach albo w ogóle tej funkcji nie było, albo była ona bardzo mocno zaniechana. Na przykład w gminie Ostróda, mimo że ta transformacja i ustrojowa, i gospodarcza, i społeczna przebiegała przez ostatnie 10 lat, my nie zaniechaliśmy funkcji ani świetlic, ani nawet w oświacie przedszkoli, bo cały czas cztery przedszkola samorządowe u nas funkcjonowały i teraz funkcjonują z jeszcze powstającymi niepublicznymi. I tak samo jest ze świetlicami, jest ich kilkanaście, jest kilka miejscowości, szczególnie tych, które no, zabezpieczenie jakby takie społeczne miały w strukturze gospodarstw rolnych, tych państwowych, teraz są już wsiami sołeckimi i dążą do tego, aby takie po prostu sfery własnego posiadania funkcjonowały. To jest zrozumiałe, to jest oczywiście bardzo kosztowne, tu w grę wchodzi ogrzewanie, tu w grę wchodzi zabezpieczenie też warunków już bytowych, ale na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, gdzie praktycznie świetlica po świetlicy doprowadzamy ją do stanu no, dzisiejszych wymogów tych i sanitarnych, i społecznych. Aktualnie dzięki pozyskaniu środków unijnych trwa remont w 5 świetlicach. Jest to i Ostrowin, i Wysoka Wieś, i Pietrzbałt, i Reszki, i Idzbark. Więc wymieniamy wszystko to, co jest najpotrzebniejsze, głównie stolarka, elewacja, dachy i myślę, że ważną sprawą jest aktywność społeczna, żeby wokół tych świetlic zafunkcjonowało życie kulturalne, życie społeczne, sportowe, rekreacyjne, tak żeby po prostu te pieniądze, które są uruchamiane,
przynosiły efekt spójności takiej bytowania ludzi poza godzinami pracy. Przez 14 lat był Pan wójtem. Jaki był najtrudniejszy moment? No, tych momentów zawsze jest trochę, chociażby każde wybory, te, które są związane z zakończeniem kadencji, no to są trudne rzeczy, dlatego że nigdy nie ma tej pewności, że będzie się wybranym na następną kadencję. Skończyły się też czasy, że jest tylko jeden kandydat. Zawsze jakaś konkurencja występuje i jest naturalna ocena, rywalizacja, kampania. Chodzi też w tym wszystkim bardzo o to, żeby była ona obiektywna, realna i nie powodowała zamętu później powyborczego. Jakoś to się udawało do tej pory. Myślę, że społeczeństwo gminy Ostróda jest już na tyle doświadczone, że poradzi sobie swobodnie z kolejnymi wyborami. Myślę, że w moim przypadku też było wiele wyborów i politycznych. Nigdy nie łączyłem sprawy samorządowej z tą polityką kolorową, jak to nazywam, państwową, ale byłem na listach wyborczych do parlamentu i to też w jakiś sposób powoduje taką sytuację, że człowiek aktywizuje się, angażuje, a tym samym w jakiejś opcji po prostu świadectwo te polityczne przedstawia. No nie mogę zapomnieć też sytuacji związanej z planami rozpatrywania tej dużej inwestycji, jaka była na terenie tutaj przy miejskim w miejscowości Tyrowo. Pamiętamy, że kilka z 8 lat temu już blisko chyba będzie wniosek inwestycyjny padł o budowie fabryki płyt OSB. Myślę, że to są takie doświadczenia, gdzie przy otwartej kurtynie, kiedy się prowadzi dyskusję, spotykamy się z różnymi reakcjami i z różnym sterowaniem tych reakcji. Także te doświadczenia na pewno pozostają. Są one zawsze po już przebyciu ich wielką lekcją, wielką nauką. Natomiast w samym momencie prowadzenia koniecznych rozpatrywań, no na pewno przynoszą dużo, dużo kłopotu i wiele razy ciężko jest przespać noc spokojnie po takich debatach. A jak się Panu współpracowało z Urzędem Miasta i ze Starostwem Powiatowym? Myślę, że generalnie mój styl pracy i moja osoba jest nastawiona na działanie spójne, wspólne, dyskusyjne i analityczne. Nie lubię jakichś takich sytuacji, gdzie po prostu prowadzi się na jakiś czy nieuzasadniony piar, czy wręcz jakąś taką grę społeczno-polityczną. Nigdy w takie rzeczy nie angażowałem. Myślę, że takie podejście przynosi efekty i staram się też być czytelny i przewidywalny w stosunku do społeczeństwa gminnego, ale też i tego sąsiedzkiego, czy miasta, czy wokół miasta, czy w powiecie. I po jakimś czasie po prostu dochodziliśmy do konsensusu. Oczywiście były lepsze momenty, były i trudniejsze. Niemniej jednak ten efekt taki uzgodniony był uzyskiwany. Także szczególnie w ostatnich latach dużo, dużo dobrej współpracy z pożytkiem dla społeczności gminnej następowało z samorządem powiatowym. Wiele inwestycji drogowych ma miejsce i miało miejsce na terenie gminy Ostróda. Również wspomożenie ochotniczych straży pożarnych, to wyraźnie. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, myślę, że to, że praktycznie mamy podpisane porozumienia, umowy, otwarcie dyskutujemy na wszystkie problemy, też świadczy o dobrej współpracy.
prawdą jest też i taka sytuacja, że zawsze gminy, samorządy współsąsiadujące albo tak jak to się tyczy miasta Ostródy i gminy Ostródy, zawsze będą na styku dyskutowania nad swoimi i zadaniami i problemami. Niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć wprost, że dobro ludzi w mieście i w gminie jest jednym dobrem i oceniają nas po załatwieniu sprawy, po logicznym rozstrzygnięciu problemów, a nie po kłótniach i takich kłótni nie było i chciałbym, żeby trwało tak dalej, bo tą współpracę naprawdę można ułożyć na dobrym, partnerskim poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był program Rozmowa na temat. Do zobaczenia.